Witajcie! Zaczynamy naszą przygodę ze 100 najbardziej odjechanymi miejscami noclegowymi na świecie. Jasne, że kojarzycie hotele, hostele, pensjonaty, a może i kwatery u babci. Ale uwierzcie mi na słowo, że świat hotelarstwa to nie tylko to. W tym odcinku na rozgrzewkę lecimy z 10 miejscami, które rozwalą Wam system. Gotowi? No to jazda. Z naszego ukochanego Krakowa przenosimy się do Tokio. I spokojnie, nie będziemy spać w hotelu z widokiem na Fuji. Tym razem odpalamy tryb science fiction i śpimy w hotelu kapsułowym. Tak, dobrze słyszeliście. W samym centrum tego japońskiego młyna można się zdrzemnąć w kapsule jak z Ghost in the Shell. Ale bez paniki, to nie jakaś klaustrofobiczna nora. Te kapsuły to majstersztyki funkcjonalności, idealne dla minimalistów i tych, co lubią, jak jest schludnie i nowocześnie. A przy okazji zostanie Wam parę jenów na ramen. Zostawiamy za sobą futurystyczne Tokio i lecimy do zimnej, ale jakże uroczej Szwecji. A dokładniej do Ice Hotel, czyli hotelu z lodu i śniegu. Nie żartuję. Ściany, sufit, a nawet łóżko. Wszystko z lodu. Trochę jak koszmar z dzieciństwa, wiem. Ale uwierzcie mi, to jest niezapomniane przeżycie. Spokojna głowa, dostaniecie ciepłe śpiwory i koce, a rano czeka Was sauna i kubek gorącej kawy. Idealne miejsce dla morsów i tych, co chcą poczuć prawdziwy chłód. Ze szwedzkiego mrozu przenosimy się do gorącej Kenii. Tutaj, w Giraffe Manor, możecie zjeść śniadanie z żyrafami. Nie ściemniam. Te długoszyje bestie zaglądają do okien i liczą na jakieś smakołyki. Wyobraźcie sobie ten obrazek, słoneczny poranek, pachnąca kawa, a tu nagle zza okna wyłania się głowa żyrafy. Nie do zapomnienia, nie tylko dla fanów zwierzaków. Zostawiamy afrykańskie klimaty i lecimy do Peru, a konkretnie do Sky Lodge Adventure Suites. Tutaj, na pionowej ścianie klifu, wiszą przezroczyste kapsuły, w których można spędzić noc. Widok na dolinę to istny odjazd, ale uwaga, to tylko dla tych, co nie boją się wysokości. Ale czego się nie robi dla takich widoków i adrenaliny? Z Peru wracamy do Szwecji. Tym razem śpimy w Tree Hotel, czyli hotelu wśród koron drzew. Mają tam różne domki na drzewie, każdy inny i oryginalny. Niektóre wyglądają jak gniazda, inne jak statki kosmiczne. Ważne, że wszędzie blisko do natury, cisza i spokój. Idealne miejsce na ucieczkę od miejskiego zgiełku. Ze szwedzkich lasów przenosimy się na Zanzibar, do The Manta Resort. Jak sama nazwa wskazuje, to raj dla fanów morskich klimatów. Śpimy tu w pokoju pod wodą. Tak, dobrze słyszeliście. Z okien widać rafy koralowe i ich mieszkańców. Rybki, koralowce, a może i jakaś ośmiornica? Wszystko to bez wychodzenia z łóżka. Z ciepłego Zanzibaru wracamy na północ, do Finlandii, a dokładniej do Kaxlautanen Arctic Resort. Tutaj, w szklanych iglach, można podziwiać zorzę polarną. Wyobraźcie sobie, leżycie w ciepłym łóżku, a nad wami tańczą zielone, fioletowe i różowe światła. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Z Finlandii lecimy do Kanady, a konkretnie do Free Spirit Spheres. To miejsce to prawdziwy raj dla miłośników natury i oryginalnych rozwiązań. Śpimy tu w kulistych domkach zawieszonych w koronach drzew. Domki są przytulne i wygodne, a widoki na okolice zapierają dech w piersiach. Idealne miejsce na relaks i kontakt z naturą. Z Kanady przenosimy się na Malediwy, a konkretnie do Conrad Maldives, Rangali Island. Tutaj na miłośników luksusu czekają apartamenty. Pod wodą. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Z okien widać rafy koralowe i ich mieszkańców. Do dyspozycji gości jest prywatny basen, jacuzzi i obsługa na najwyższym poziomie. Cena?
Bagatela, kilka tysięcy dolarów za noc. Na koniec wracamy do Szwecji, a konkretnie do The Mirror Cube. To miejsce to prawdziwy majstersztyk architektury. Domek jest prawie niewidoczny wśród drzew, bo jego ściany pokryte są lustrami. W środku jest przytulnie i wygodnie, a z okien rozpościera się niesamowity widok na okolice. Idealne miejsce na ucieczkę od codzienności i kontakt z naturą. To tyle na dziś. Więcej możecie znaleźć na giway.pl. Mam nadzieję, że podróż po najbardziej niezwykłych miejscach noclegowych świata się Wam spodobała. Dajcie znać w komentarzach, które z tych miejsc chcielibyście odwiedzić. A może znacie jakieś inne ciekawe miejscówki? Podzielcie się nimi w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.